poniedziałkowy poranek na uroczystym śniadaniu z naszymi wspaniałymi olimpijczykami. Witamy Was bardzo serdecznie. Za chwileczkę oddam Pani Wójt głos, ale witam naszych gospodarzy, Panią Wójt Lucję Michałek. Jest nam ogromnie dzisiaj miło, mamy tą radość i ten zaszczyt dzisiaj przywitać Was, drodzy olimpijczycy, którzy reprezentowaliście naszą wspaniałą gminę Istebna i Polskę na olimpiadzie w Pekinie, więc witam po kolei może Dominik Bury, Kamil Bury, Mateusz Karatyk, i Magdalena Kubieluś. Karolina Kukuczka niestety dzisiaj się usprawiedliwiała, ma zaliczenia na uczelni, więc siła wyższa. Ale kazała serdecznie pozdrowić i podziękować za zaproszenie. Bardzo jesteśmy dumni z sukcesów naszych zawodników, biegaczy narciarskich. Cieszę się, że znaleźliśmy taki czas, ponieważ trudno było wcześniej zsynchronizować to spotkanie z zawodnikami z racji tego, że zawody jeszcze trwały. Że możemy dzisiaj się spotkać, porozmawiać, cieszyć się tym, że nasi zawodnicy z gminy Istebna reprezentują nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich. Jest to wielki sukces, dumni jesteśmy bardzo. Podkreślam jeszcze raz, że 3/4 zawodników kadry biegaczy narciarskich jest właśnie z gminy Istebna. Są od ubiegłego roku na etatach wojskowych, co jest dla nich bardzo dużą stabilizacją. I wyróżnieniem również, bo wcześniej biegi narciarskie nie były objęte tą formą zatrudnienia wojskowego. Nareszcie jest to, co daje im poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa finansowego. Mogą się dalej rozwijać, z tego się niezmiernie wszyscy cieszymy. Bardzo im kibicujemy. Jest grono osób, które podąża za nimi. Nie tylko po Polsce, na Mistrzostwach Polski czy innych zawodów, ale jeżdżą za granicę, kibicują, dopingują, no jest to nasza duma. Bardzo jesteśmy wszyscy szczęśliwi, że mamy tak utalentowanych zawodników właśnie z Istebnej, z Koniakowa i z Jaworzynki. Moim takim marzeniem jest to, żeby byli następcy, żeby ta kontynuacja była tego sportu i na pewno zrobimy wszystko. Głęboko jestem o tym przekonana, żeby ten sport się rozwijał i był takim naszym wyróżnikiem, taką tradycją, jak było przez wiele dekad.